Da się lepiej rozpocząć rok niż przez dobrą imprezę? Oczywiście, że tak, a poprzez zbieranie środków na tych, którzy potrzebują właśnie ich. 4 stycznia zebraliśmy się w lokalu Kultowo, żeby pobawić się na rokotece, na rokowym karaoke, a przede wszystkim zebrać pieniądze na tych, którzy ich potrzebują w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak było? Wejdziemy, zobaczymy, nie? Idziemy wzdłuż Kultowej i znaleźliśmy m.in. organizatora tego wydarzenia. Cześć, powiedz nam, jak masz na imię, jak się nazywasz? Tomek Barteczka, miło mi. Rozumiem, że to jest idea samorządu studentów Politechniki Poznańskiej, czy kogo dokładnie? To jest idea sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Politechnice Poznańskiej, w tym samorządu studentów. Powiedz w ogóle, jakim cudem udało wam się to tak zrobić, że 10 dni przed samym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zrobiliście zbiórkę pieniędzy, no właśnie, gdzieś tutaj właśnie w lokalu, jak? Szefowa sztabu poprosiła mnie, żebym zorganizował imprezę, która zbierze ludzi, już będzie można zbierać pieniążki, więc wyszedłem z pomysłem do mojego kolegi z Radia Afera. On mi polecił, żeby się zgłosić do pubu Kultowa. Przyszedłem tutaj, dogadałem się z właścicielką. Ona bardzo chętnie na to się zgodziła. Zgłosiliśmy puszki stacjonarne do Warszawy. Dzięki temu można już dzisiaj zbierać, 10 dni przed finałem można już zbierać pieniążki na tegoroczny finał. Powiedz nam, kim jesteś, jak się nazywasz i co w ogóle tutaj robisz? Cześć, nazywam się Aleks i jestem prowadzącym karaoke dzisiejszego wieczoru, jak i każdej środy od prawie 2 lat już Kultowej. No, nie mogło zabraknąć autoreklamy, prawda? A powiedz nam jeszcze, bo tu jest, prawda, WOŚP jeszcze dzisiaj, 10 dni przed finałem faktycznym i tam puszka stoi. Dzieje się coś z nią w ogóle, czy...? No oczywiście, słuchaj, no przede wszystkim młodzi ludzie chcą jak najbardziej wesprzeć inicjatywę oddolną Jurka Owsiaka, który chce coś zrobić dla ludzi w potrzebie, tak? Ludzie chyba, uważam tak, że najbardziej rozumieją to, jak jest ważne wspieranie tak ważnych rzeczy. Powiedz nam, jakie głównie kawałki lecą? Czy coś może rocka, metalu, czy co ludzie zamawiają? A może jakiś pop w ogóle, mimo tego, że to jest rockowe karaoke? Mój drogi, powiem tak, w Kultowej nigdy nie poleci żaden, jak się wyrażę, szajs, możecie to wyciąć. Mamy tylko i wyłącznie rockowe numery, albo ewentualnie, wiadomo, czasami jest impreza, czasami się troszeczkę popije, czasami ludzie się za dobrze bawią. Polecimy jakimś numerem zahaczającym o rok, albo czymś, co wszyscy znamy, ale nigdy nie będzie tutaj żadnej hałasu.